wiadomo, dziennikarz jest jakby pośrednikiem między tym, między zjawiskami, między politykami, a opinią publiczną. I ma taki obowiązek i taka jest misja i to jest tak, jak pan powiedział. Tym niemniej to nie może być tak ustawione, że ma pracować za zwykłą stawkę 8-godzinną przez 16 godzin na dobę. To jest, tak być nie powinno, to jest łamanie prawa.